Saszczana, pozo. Nie wolno! Jak zjem całą, to nic nie płacimy, nie? Cześć widzowie, witajcie dzisiaj w odcinku. Dzisiaj sprawdzamy jedną z ostrzejszych, a nawet nie wiem czy jak nie jedna z ostrzejszych pizz w Starogardzie Gdańskim. Znowu tutaj, gdzie było burrito. Znajdujemy się obecnie przed lokalem Sardegana. Mamy warzywo mleko. Tutaj jest przebitka, gdzie ta restauracja się znajduje. Tutaj będzie na mapie. Zachodzimy, więc idziemy do środka. Zamówiliśmy pizzę, numer 14. Jak widzicie, jest sos pomidorowy. Jest napis bardzo ostry. Jeszcze peperoncino, a jest to papryczka od pepperoni. Tylko, że ta jakby nie dojrzała, jeszcze taka świeższa. Ma od 15 albo 30 tysięcy w skali Scoville'a. Jest to bardzo mało. Niemniej jednak my sobie wzięliśmy wersję tej pizzy troszeczkę bardziej upgrade'owaną, żeby była ostrzejsza, ale na wzór tego, jak miałem 14 lat i tą pizzę jadłem pierwszy raz, to była mega ostra. Zjadłem całą, ale później miałem problemy żołądkowe i toaletowe przez 2 dni, więc no, ona nie jest podobna. Ona jest ogólnie bardzo ostra i to jest rzeczywiście sprawda. Plus jesteśmy w takim lokalu, gdzie no, mamy raczej 100% wszystkiego w Włoch. Plus mamy Włocha, który to robi. Jak chcecie odróżnić jakąś dobrą restaurację pizzą, to patrzcie przede wszystkim na to, czy jest sos pomidorowy, czy jest sos czosnkowy. Jeśli tego nie ma, to jest dobrze. Bo na przykład jest tutaj oliwa. Oliwa z oliwek. Mamy ostrą, mamy łagodną. Czosnkowa i chili. Więc to jest jakby chyba fakt taki jeden z ważniejszych, gdzie stwierdza się, że to jest dobra restauracja. Prosiłem jeszcze, żeby dali mi tą papryczkę zmieloną, żeby chłopaki też mieli co spróbować. Galik spróbował, ja też spróbowałem. Maciek też spróbował. No, jeszcze jedną sobie pizzę wziąłem. Ja sobie wziąłem, uwaga, pizzę numer 16. Sok pomidorowy, mozzarella, łosoś, cebula, jaja, osadzone. To już pizza. Widzicie, to jest ta ostra. No, zobaczcie. Jest aż czarna, pozdro. Jest aż czarna. No i tutaj mamy pizzę moją, którą sobie zamówiłem. Przegryzienie tego, nie? To jest jajuchem, łososiem, sosem pomidorowym, mozzarella, cebulą. Dobrze, sypniemy już trochę, żeby poczuć za sobie. A, czemu nie? Chyba nie tak źle, popatrz co. No reaction. Oj. Co się dzieje, Galik? No co? Nie, jeszcze nie. Jeszcze musisz utrzymać. Zjedz cały kawałek, wtedy wiesz. Nie, nie wolno! Kto to zrobił? Nie wolno. Nie wolno, nie. Otwórz to. Nie, ci otworzy. Nie, nie otwieramy. Otwórz to. Jestem drugi. Ej, weź sobie śnieg do mordy nasyp. No, raz już ci na drugi. Tak, nie, 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 nie. No nie konali. Ja się nie daję. Teraz ja podstał mleko, wyciągnął człowieki. No mi ciepło się zrobiło, nie? No. Język nie czuję. I coś śnieg do mordy wsyp. Nie opłaca się. Pani do nas podeszła i powiedziała, że jak zjem całą, to... Tak, tak, tak. To jak zjem całą, to nic nie płacimy, nie? Także mam wyzwanie, nie? Gali, jak to? Nie, no to nic nie czuć. Ile kawałków zostało? 4. No. I pół. Ja już tego nie tknę. Prawie ostatni kawałek. Mocny zawodnik tutaj. Wyrazy szacunku. Docencie widzę łopaczkę w górę. Z tym pikiem. Nie piję mleka jeszcze. Całe mleko tej Gali pije. Widzę, że jesteśmy przed ostatnim kawałkiem. Ten ostatni kawałek. Jeszcze pół. I pół Galika. Chyba, że Galik zdecyduje się dokończyć. Smakujcie to bez kitu. A ta pizza jest taka dobra, będę musiał wrócić do domu, nie? Bo ja chyba nie zmieszczę. Mogę, już sama końcówka już została. Już prawie meta. Nie wiem, jako podobnie. Nie myślę. Pani demon? Jaki jest śmiech. W tym momencie. Wezwij księżulo na pojedynek, co? Księżulo?
Zapraszam na pojedynek. Na najostrzejszego chipsa na świecie. Każdy raz je całego. To jak najdłużej. To jak najdłużej wytrwa bez popijania mleka. Pozdrow. Jest, prawie już. Ostatnie kęsy. Ty jeszcze zjesz. Ostatnie kęsy. Ciutki talerzyk, ale las nam już zniknął niestety. Tak na przy stole wigilijnym puste krzesło zostało. No jest spodziewany bez kosu. Bardzo często. Jak już zrobiłem, zjadłem, no nie? Dokonałem swojej misji, jeszcze brzegi zjadłem. Galika kawałek, którą zostawię, oczywiście też zjadłem. Nawet do tej pory nie piłem w ogóle mleka, nie? Tylko piłem Vortexa. Tak się pozno. A mleko stoi. Znaczy muszę dążyć, ale ja już jej nie zjem, znaczy wezmę do ten, tylko po prostu wezmę kawałek, żeby sobie przegryć. Żeby tej ostrości nie czuć. Gali wypił więcej mleka niż pizzy. No, bez kitu. Jeszcze mi nie... A to jest w ogóle moje mleko, nie? Może ciastko przegryzł. Ciasteczko. Ja człowieku biorę ten kawałek, ja już nic więcej nie jem, bo ja już się boję, że mi zaraz coś ten, nie? Się stanie, nie? Teraz znajdujemy się w restauracji Sardegana w Starogardzie Gdańskim. Wstałem propozycję, taką trochę nie do odrzucenia, że jeżeli zjem całą pizzę, to nie płacimy za jakby za stół, nie? I tak też się stało. No, tak też się stało, nie? Z naszym, powiedzmy, kodem, jeżeli przyjdziecie tutaj do restauracji, weźmiecie stół na 4 osoby i na hasło albo pana Giotis, albo Las, weźmiecie pizzę, tą najostrzejszą, która jest w karcie, bardzo ostra, numer 14, Alutta, dokładnie, dziękuję. Jeżeli zjecie ją całą, będziecie mieć od razu też kolację albo obiad no, na ten czteroosobowy stolik za darmo. Jeśli oczywiście ją zjecie w przeciągu 15 minut, bez mleka, od razu mówię, bez mleka. Mleko na końcu. No i tutaj będą wymagania, które trzeba spełnić, żeby zjeść tą pizzę i dostać powiedzmy kolację albo obiad za darmo. Tak? To jest taki challenge dla was, ukłon tutaj ze strony tej restauracji Sardegana do was i ukłon też z mojej strony. Wróciliśmy, podbiliśmy. To jest ta pizza, to wiecie, ta z tuńczykiem i z jajkiem. Jest mleka, jest mleko, którego jeszcze w ogóle nie wypiłem. Tak, bo w ogóle jeszcze nie wypiłem, także trochę beka. Dziękuję bardzo za współpracę restauracji Sardegana w Starogardzie Gdańskim, bo na pewno tutaj jeszcze przyjedziemy na pizzę z płomieniami. Jeśli pobijecie mój rekord, oczywiście tego wam życzę, 16 minut. Jeśli ktoś mnie pobije, to przyjadę osobiście podać rękę, bo powiem, że to było wyzwanie dla mnie psychiczne, nie? Bo ja musiałem psychicznie się nastawić, bo to było mega ostre, wiecie, jeszcze to jest zapychające, bo je się to ciasto, a tam jest tylko ser, sos pomidorowy i ta... i cholera te paprytki. Papryczki, czy tej przyprawy, czy... No tego ostrego czegoś, no. Tych nasion. Kurczę, nie wiem jak to nazwać. Jaka skala ostrości od 1 do 10? To nie był chips, ale to na pewno było ostre, które ciągle paliło i mnie nadal pali. Więc jeszcze w ogóle mi się spociła głowa i ręce. Więc moim zdaniem skala ostrości 8 na 10. Według mnie. Bo chips był 10 na 10, nie? To było 10 na 10, co jadłem w życiu. Ale tutaj pizza 8 na 10. Dawaj. Siemano.